Slick. Paul Hem. W ogóle to cześć. Witacie detailingowy dziadzia. Paul Hem i Slick. Tam było napisane w tej całej karcie charakterystyki czernidło do opon. Do konserwacji opon. O, właśnie. I teraz tak. Tak jak widziałeś, aplikacja naprzód w Volvo grubo mi się tam przelało. No po prostu majonezu tyle nałożyłem. Jakby mogło, to by aż kapało z tego. No i tam jest przesadnie. Poszło w połysk mega. Przyciemniło znacznie, ale też się błyszczy jak plak. Z tyłu to, co zostało w gąbce, nałożyłem na tył. I tam jest super. Rewelacja. Bez nadmiernego połysku, taki powiedziałbym optymalny już. Taki ten fajny, takie soczyste. Takie. No nie jest to taki połysk, kurczę, plakowy. Widać, że podkreśliło niektóre elementy tej opony tak troszeczkę połyskiem, ale dla mnie to jest taka górna granica właśnie tego połysku, gdzie jest fajnie, przyjemnie i też znacznie przyciemniło. Także tył, rewelacja, naprawdę podoba mi się. Produkt przypomina jak większość takich, no powiem to, tańszych tych właśnie czernideł do opon, taki oleisty, łatwo się rozprowadza, nie sprawdzałem na mokro, ja ogólnie nie lubię kłaść na mokro dressingów. Nieraz może i to wymaga, ale jak dla mnie, jak się nie wyczyści opony, nie położy to. Znaczy można machać co tydzień, niektórzy tak robią. Przelecą opony delikatnie i kładą coś sobie i rozumiem. Cały czas świeża, oczywiście. No ja testując produkty, może z tego względu inaczej do tego podchodzę. No dobra, słuchaj, no uderzenie widziałeś. Aplikacja banalna. Zapach właśnie. Nic, kompletnie. Zero, bezwonny produkt. Co ma też swoje plusy oczywiście. No dobra, ja zapraszam Ciebie do dalszej części filmu. Zobacz, jak wyglądała trwałość tego produktu. Czy tak naprawdę odzwierciedlenie ma ilość produktu i łatwość aplikacji, jeżeli chodzi o trwałość. Szaleństwo, co? No takiego dressingu jeszcze nie miałem, słuchaj. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, pierwsze mycie. I już go nie ma. I nie chcę mi się z nim podchodzić. Jakoś tak mi... Nie wiem. Nie wiem, no... Aplikacja była banalna, przyciemniło to, kurczę, no... Tam, gdzie było grubo, to... Ale trwałość zna... W ogóle nie ma tematu. Z drugiej strony położyłem produkt na mokro. Siedzi jak wściekły. A tutaj, słuchaj, opona wyczyszczona, przygotowana tak samo, jak z prawej strony. Także dla mnie produkt, jeżeli chodzi o ten dressing, leży całkowicie. Szkoda pieniędzy, szkoda kasy. Naprawdę, powiem to jak zawsze mówię, dno i wodorosty. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!